Bocianek na start. Wkrótce rozpocznie się budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej imienia Stanisława Staszica. To jeden z dwóch dużych projektów, które wygrały w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim. To mieszkańcy decydują, projekty, które są składane, uzyskują wsparcie w ich głosowaniu i to oni chcą kształtować swoje najbliższe otoczenie. Możemy tylko się cieszyć, bo jest to też projekt, który uzyskał bardzo wysokie wsparcie w głosowaniu w budżecie obywatelskim, ponad 3,5 tysiąca głosów. Dziękujemy tym wszystkim z Państwa, którzy tutaj na nas głosowali. Cieszymy się, że mamy tyle sojuszników, no i że doceniają wszyscy to, że chcemy mieć tak fajną i tak ciekawą infrastrukturę sportową. Szkoła podstawowa na Bocianku to kuźnia sportowych talentów. Znana jest z popularyzowania gry w bilard, ale nie brakuje też sukcesów w lekkiej atletyce. Teraz uczniowie będą mieli jeszcze lepsze warunki do uprawiania tej dyscypliny. Będzie boisko do koszykówki, boisko pełnowymiarowe do siatkówki. Będzie stadion mini lekkoatletyczny, na którym będą się znajdowały taka czterotorowa bieżnia, będzie skocznia do skoków dal, rzutnia do rzutu piłeczką palantową i do rzutu kulą. Oprócz tego będziemy mieć jeszcze taki mini skatepark dla dzieci młodszych. Wyremontowane zostaną też chodniki, schody oraz droga dojazdowa. Teren zostanie oświetlony i wyposażony w monitoring. Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny przy Parku Dykasińskiego będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Teren będzie otwarty, dostępny dla wszystkich, więc nie tylko mieszkańców Bocianka, ale też z zewnątrz osoby z całego miasta Kielcy i spoza. Zapraszamy serdecznie wtedy do nas. Wartość inwestycji na Bocianku to ponad 2 400 000 zł. Zakończenie prac planowane jest do końca listopada tego roku.